znałem kampanię. Odbywał się wieczór wyborczy i kończę kampanię. W dniu dzisiejszym ukazał się dziennik ustaw, w którym zawarte jest obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej, z którego wynika rozdział 16, okręg wyborczy numer 16. Podane zostały wyniki. Ja może przeczytam, ponieważ dla Państwa mogą być to wnioski wynikające z tych wyników interesujące. Tak. W okręgu wyborczym zarejestrowano 6 kandydatów. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 276 983. Pakiety wyborcze wysłano 7 osobom. Karty do głosowania wydano 160 538 osobom, w tym 125 kart wydano na podstawie przedstawionego pełnomocnictwa. Z urn wyjęto 160 487 kart do głosowania, w tym 7 kart z kopert na karty do głosowania. Liczba kart nieważnych wyniosła 151. Liczba kart ważnych wyniosła 160 336. Frekwencja wyborcza wyniosła 57,89%. Liczba głosów nieważnych wyniosła 5378, co stanowi 3,35% ogólnej liczby głosów. Liczba głosów ważnych wyniosła 154 958, co stanowi 96,65% ogólnej liczby głosów. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów. Cioch Henryk, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, 52 961 głosów. Gilewski Artur Jacek, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy, sierpień 80, 5247 głosów. Jedlina Dariusz Marek, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Unia Prezydentów Obywatele do Senatu, 14 331 głosów. Policzkiewicz Paweł Jerzy, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Paweł Policzkiewicz, 14 913 głosów. Sierakowska Izabella Antonina, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Wyborców Izabeli Sierakowskiej, 50 931 głosów. Wiater Jan, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe, 16 575 głosów. Ostatni punkt, 11. Senatorem został wybrany Cioch Henryk, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, który otrzymał największą liczbę głosów ważnych. Także przytoczyłem Państwu tekst rozdziału 16 obwieszczenia Państwowej Komisji Wyborczej o wynikach wyborów do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 9 października 2011 roku. Czyli reasumując, jako senator de nomine, ponieważ ślubowanie prawdopodobnie będzie gdzieś jeszcze w tym miesiącu, pod koniec miesiąca, proszę Państwa o ewentualne pytania, spostrzeżenia, uwagi. Będę chciał udzielić Państwu odpowiedzi na pytania. Przyniosłem z sobą ulotkę. Tu jest podany mój program. Państwo, jeżeli jesteście zainteresowani, otrzymacie tą ulotkę, ponieważ ona jest po to, ażeby nie rozliczać
z tego, co obiecałem. Mam nadzieję, że się będę w miarę możliwości, zaznacza, wywiązywał zobowiązań, ponieważ należy mieć na uwadze, iż w Senacie znalazło się tylko 31 senatorów, którzy zostali zgłoszeni przez Klub Prawo i Sprawiedliwość. Jest 63 senatorów z Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska, 3 niezależnych, pan Cimoszewicz, pan Borowski i pan Kuc z Komitetów Niezależnych i 2 przedstawicieli klubu PSL. Tak to wynika, że klub SLD nie ma chyba, no chyba, na pewno nie ma, ani jednego senatora. Bo mając mniejszość, możliwości są ograniczone. Ale wydaje mi się, że w sprawach ważnych zawsze dochodzi do porozumień, do podziałów i z pewnością no, współpraca jest i będzie konieczna. Ja to już dzisiaj mogę powiedzieć, nie tylko, że ja wyraziłem akces, ale proszono mnie, ażebym wyraził akces prac w Komisji Ustawodawczej. To jest komisja, w której będę pracował. No, każda ustawa uchwalana przez Sejm przechodzi przez Komisję Ustawodawczą Senatu. Być może będę pełnił funkcję, ale to o tym już nie ja będę decydował. Może wiceprzewodniczącego, może przewodniczącego. Jeżeli chodzi o pracę w innych komisjach, ze względu na zakres moich zainteresowań, uczciwie mówię, interesuje mnie więcej komisji ze względu na spektrum, powiedzmy, spraw ważnych, a nie będzie to, powiedzmy, możliwe. Na pewno chciałbym brać udział w Komisji Finansów Publicznych, Komisji Finansów, w której w charakterze eksperta, jeżeli chodzi o Sejm mijającej kadencji, uczestniczyłem praktycznie przez cały okres kadencji. No jeżeli chodzi o inne komisje, no to spraw łączności z Polonią, to praktycznie nie będzie już to możliwe, ponieważ senator może być członkiem tylko i wyłącznie 2 komisji. W innych komisjach może uczestniczyć w charakterze uczestnika z głosem doradcy. Poza tym istnieje możliwość powoływania poza komisjami zespołów problemowych, tak zwanych. I zespoły problemowe też zajmują się wieloma sprawami. Mamy, mówię w Izbie Mnogiej, w naszym województwie 6 senatorów, w tym 5, jak Państwo doskonale wiecie, są to senatorowie z Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość. Będziemy wszyscy, to jest sprawa jasna i oczywista, ściśle z sobą współpracować, mając na uwadze dobro całego naszego regionu, dobro całego województwa. Moim oczkiem uwagi jest Lublin. Jestem senatorem z Lublina. Będę reprezentował mieszkańców, wszystkich mieszkańców Lublina. Będę otwarty na wszelkie problemy dotyczące naszego miasta. Mam dużą wiedzę, mam duże doświadczenie. Jestem do Państwa dyspozycji. I co jest istotne w mojej ocenie, mandat ten będę realizował społecznie, niezawodowo, czyli praca na uczelni w takim zakresie, jaki realizuję obecnie, będzie realizowana. Kancelaria w bardzo ograniczonym zakresie, tak jak obecnie, będzie przeze mnie prowadzona z prostej przyczyny. Ja nie wiem, czy Senat będzie funkcjonował przez pełną kadencję, czego oczywiście życzę i Sejmowi, i Senatowi,
czy też być może będzie to kadencja skrócona. Także podatników nie mam zamiaru narażać na jakieś tam związane z moim funkcjonowaniem wydatki. Mam lokal własny i jeżeli to będzie możliwe, to biuro znajdować się będzie w moim lokalu. Oczywiście w takim wypadku nie obciążałbym żadnymi stawkami czynszowymi podatników Skarbu Państwa. Ale tu się zastrzegam, jeżeli to będzie możliwe, ponieważ jeżeli nie będzie to możliwe, bo tam potrzebne jest uzyskanie zgód, no to wynajmę gdzieś jakiś lokal, prawda, w mieście, ale wolałbym tego nie czynić, ponieważ kancelaria to jest moja, ona jest urządzona, przez wiele lat funkcjonuje. No i cóż jeszcze mogę powiedzieć? Pani Basia, która u mnie jest asystentką od wielu, wielu lat, najprawdopodobniej będzie dyrektorem mojego biura senackiego. Oczekuję tyle. Nawet tych najbardziej trudnych. Wszystko pan powiedział. Ale się streściłem w ciągu 10 minut. No. Jak na mnie jestem kadłub. Starałem się mówić szybko i na temat. A jakie są szanse, żeby rzeczywiście pełnił pan funkcję w komisji, o której pan wspomniał ustawodawczej? Powiem. To wynika z faktu, przecież ja funkcjonuję, jak mówiłem, w charakterze eksperta od wielu, wielu lat. Ja nie ukrywałem tego, iż w zasadzie moja przygoda z pracami legislacyjnymi tak dokładnie zaczęła się pod koniec 2003 roku, kiedy jeszcze to prezydent Aleksander Kwaśniewski wystąpił z inicjatywą ustawodawczą opracowania dwóch ustaw spółdzielczych. Prawo spółdzielcze i ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Wtedy się zaczęła moja przygoda. To był rok 2004-2005. No, projekt został przygotowany, ale on nie został niestety z powodu skrócenia kadencji gotowy. Był już po drugim czytaniu uchwalony. Później tą inicjatywę ponowił prezydent Lech Kaczyński. Prawda? No i też ona się zakończyła niepowodzeniem. Po raz trzeci, to już w obecnej kadencji, Platforma Obywatelska wystąpiła z inicjatywą, też brałem udział w charakterze eksperta. No i też nie wyszło, no to już tyle razy nie wyszło, więc teraz najprawdopodobniej albo Senat wystąpi z inicjatywą. No a jeżeli, powiedzmy, trafi projekt społeczny, to on i tak trafi do Senatu, ale to tylko i wyłącznie mówię o tej ważnej dla mnie ustawie, ale tych ustaw to było wiele innych, spółdzielczych. To ustawa o spółdzielni europejskiej, to była inicjatywa rządowa, ona została, powiedzmy, ta ustawa uchwalona, jest odrębna ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych. Nie będę mówił o ustawie o spółdzielczych kasach oszczędnościowych kredytowych. No, też brałem udział. Sprawa cywilnego przede wszystkim, no, została uchwalona ustawa niedawno o umowie deweloperskiej, przykładowo, prawda? A przez komisję, jak powiedziałem, przechodzą ustawodawczą wszelkie ustawy, nie tylko związane ze spółdzielczością, prawda? Bo jeszcze jest cały pakiet ustaw dotyczący hasłowo, mówię, walki z wykluczeniem społecznym. Przykładowo tu w rachubę będzie wchodzić ustawa o upadłości konsumenckiej, prawda? Trzeba będzie jakąś taką logiczną, spójną ustawę uchwalić. Kodeks cywilny jest reformowany. Prace od wielu lat trwają w komisji kodyfikacyjnej. Kodeks postępowania cywilnego jest ciągle nowelizowany. Kodeks spółek handlowych.
nie jest o tyle łatwiej, ponieważ od wielu lat łączę pracę naukową z praktyką. No i oczywiście będę otwarty na te problemy, które będą do mnie trafiać od strony mieszkańców naszego miasta. Tych problemów jest powiedzmy wiele. Ja wspominałem chociażby o problemach młodych małżeństw, które zaciągnęły kredyty hipoteczne w walutach obcych. Mają teraz problemy ze spłatą, z obsługą kredytów, zwłaszcza zaciągniętych we frankach szwajcarskich. Też pojawiła się tam przy okazji problematyka dziadków. U nas funkcjonują uniwersytety trzeciego wieku. Tam, jak Państwo wiecie, jest bardzo trudno zafunkcjonować, bardzo trudno się dostać. No ja z przyjemnością się będę spotykał z uczestnikami tychże uniwersytetów. Być może, jeżeli będzie takie zapotrzebowanie, to będziemy pewne problemy wspólnie omawiać. Ja im będę przedstawiał pewne założenia. No bo u nas się zmienia demografia, no i osoby te mają wiele, wiele różnych, bardzo poważnych problemów, no, które wymagają regulacji. Bo oczywiście są dokonywane regulacje, ale te regulacje, one nie mają charakteru kompleksowego, mają charakter szczątkowy. Troszkę w prawie rodzinnym, troszkę w prawie spadkowym i jeszcze w kilkuset innych ustawach. Chodzi o to po prostu, żeby w jednym krótkim akcie no, został określony w sposób jasny, jednoznaczny status dziadków w zakresie podstawowych praw i obowiązków umożliwiających im funkcjonowanie. Tych problemów jest więcej. Dlatego moje hasło było lepsze prawo, lepsza Polska. No ponieważ niestety polityka dominowała i to mógłbym w wielu przypadkach jakoś tam to udowodnić. Nieraz dobre ustawy no, nie zostały uchwalone nie z powodów merytorycznych, ale z zupełnie innych powodów. Panie profesorze, liczy Pan na bardziej zdecydowane zwycięstwo, bo tutaj wyraźnie widać z rozkładu głosów, że były dwoje kandydatów. Tak, więc tak mi się wydaje, każdy przystępuje do wyboru, każdy kandydat liczy na zwycięstwo. Ja też liczyłem od samego początku i wierzyłem w to, że zwyciężę. Chociaż miałem oczywiście świadomość, że moja główna kontrkandydatka czy konkurentka no, dysponowała poparciem, przynajmniej tak wynikało z wypowiedzi, poparciem Platformy Obywatelskiej i SLD. Poza tym wizerunkowo no, jest jako parlamentarzystka wieloletnia, doskonale znana wizerunkowo. Ja natomiast miałem świadomość swoich i plusów, i minusów. Zresztą zwracałem po prostu na to uwagę. Środowisko akademickie, ja jestem osobą nieznaną. No, trudno być osobą nieznaną, jeżeli się prawie 40 lat pracuje. No, tyle lat na UMCS-ie, z 73 roku, na KUL-u trochę krócej. Czyli wykształciłem wiele pokoleń, już można mówić, w liczbie mnogiej prawników, prawda? Poza tym jestem adwokatem też od wielu, wielu lat. Poza tym byłem zaangażowany w swoim czasie. To różnie nie było. Różnie bywało w różnych okresach, w różne inicjatywy społeczne. Nie chciałem tego przypominać, no ale te osoby, które w różnych organizacjach społecznych zwłaszcza funkcjonują, o tym pamiętają.
ten sukces mnie cieszy po prostu. Natomiast sondaże, jakie były wcześniej, wyrażane za bardzo nie wierzyłem. Proszę zwrócić uwagę, że Kurier we wtorek, ja czytam gazety, no podał, że ja uzyskałem 74% poparcia. Więc ja się zastanawiałem, czy to błąd jest. No. Poparcie ogółu tych wszystkich kandydatów. A w piątek z kolei Kurier podał... No, mówimy o dwóch rzeczach, tak? O tym plebiscycie. Tak, wynikało, że jestem zdecydowanym faworytem. W piątek wynikało, że ja jestem już na straconej pozycji, ponieważ... Sondaże wynikało, że na drugim miejscu. Że jestem na drugim miejscu. No więc byłem w jakimś sensie zdenerwowany. No i w niedzielę, i w poniedziałek. Przecież ta różnica naprawdę jest nie wielka. To jest dokładnie 2030 głosów. To nie jest zwycięstwo, powiedzmy, miażdżące. Poza tym, jeżeli chodzi o pana Jedlinę, pana Policzkiewicza i przede wszystkim pana doktora Wiatra, który na drugiej pozycji jest, no to uzyskali bardzo dobre wyniki. Szczególnie dla mnie zaskakujący jest bardzo wysoki wynik pana doktora Wiatra. Bo przecież PSL właśnie w wyborach w Lublinie raczej tak dobrych wyników procentowych tego nie osiąga. A przecież to dotyczy tylko i wyłącznie miasta. No i mnie przede wszystkim cieszy wysoka frekwencja, która wyniosła prawie 60%. Tak jak wynika z komunikatu Państwowej Komisji Wyborczej. Czyli dużo mieszkańców naszego miasta brało udział w wyborach. Lublin był podzielony, ale ja jako senator reprezentuję wszystkich i oczywiście o interesy wszystkich będę dbał. Dlatego mówię, mam świadomość zobowiązań, mam świadomość ograniczeń wynikających już z arytmetyki. Ja jestem po prostu do Państwa dyspozycji. Także drzwi moje na pewno nie będą zamknięte, wręcz odwrotnie. Będą otwarte. No i cały czas oczywiście będę poświęcał problemom. Zakres swoich uprawnień i obowiązków też mi jest doskonale znany. Jak zajdzie taka potrzeba, proszę Państwa, z mediami będę współpracował.